służb jak Straży Pożarnej. To potrzebujemy też waszych otwartych serc, otwartych na ochronę środowiska, otwartych na potrzeby tego regionu. Dlatego zdecydowaliśmy się świętować nasz jubileusz razem z wami. Nie tylko w zamknięciu, nie tylko w jakiejś oficjalnej sali, ale tu, razem z wami, pod gołym niebem, pod pięknym wejherowskim niebem. Za to wam serdecznie wszyscy dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Jeszcze ktoś z gości chciałby zabrać głos? Dziękuję bardzo panie prezesie, panie prezydencie, panie komendancie, kochani mieszkańcy Wejherowa. Wspaniały jubileusz, 150 lat, starszy brat, który tutaj na Kaszubach jako pierwsza jednostka powstała, razem z młodszym bratem, który go wspiera, czyli z Funduszem Wojewódzkim Ochrony Środowiska, który reprezentuje pan prezes, świętuje Wejherowie. Zaprasza też państwa na to wspaniałą, na to wspaniałe spotkanie, na ten wspaniały festyn, który będzie trwał dzisiaj cały dzień. Życzę wam wszystkiego najlepszego w tym dniu i też musicie zawsze o tym pamiętać, że strażak to jest taki dziwny człowiek, który biegnie tam, skąd wszyscy uciekają. Idzie ratować życie. Strażak, w jednej strażnicy czytałem tak, jeżdżąc w całej Polsce jako jeszcze minister spraw wewnętrznych. 365 dni w roku, 12 miesięcy w roku, 4 tygodnie w miesiącu, 7 dni w tygodniu czuwa i dba o drugiego człowieka. A wiecie, dlaczego strażaków nie ma w piekle? Bo by je ugasili. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Jeszcze tutaj prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, nasz dzisiejszy gospodarz, chciałby zająć głos. Dziękuję. Jeżeli jubileusz, jeżeli urodziny, muszą być również prezenty, pamiątki. Panie prezesie, nie mieliśmy okazji wczoraj wspólnie uczestniczyć. Rozumiem, obowiązki służbowe nie zawsze pozwalają na uczestniczenie w takich imprezach. Dlatego pozwólcie państwu, że teraz złożę panu prezesowi najgorętsze wyrazy podziękowania za tą współpracę. Gratuluję tak szczytnego jubileuszu, samych sukcesów służbowych i prywatnych. Panie prezesie, dziękuję. Brawo oczywiście. Ja bardzo dziękuję. Największy